jest mój warsztat pracy. Właściwie warsztat przenoszę w zależności od tego, gdzie jest lepsze światło i lepsze odejście. Praca zależy od tego, jaki ma duży format obraz. Aktualnie pracuję nad swoim autoportretem, ale to jest dopiero początek. Cała ta twarz ma być jakby za lekką mgłą i jeszcze nie wiem, jak to rozwiążę. Pomysł rodzi się w trakcie pracy. Często obraz jest wielokrotnie przerabiany i jak on będzie wyglądał, to ja sama nie wiem w tej chwili. Nie wyobrażam sobie, gdybym nie mogła poświęcić się sztuce. Jak poświęcam się malarstwu, to bardzo często zapominam o jedzeniu, o całej reszcie, która mnie otacza, i potrafię od rana do wieczora realizować swoje koncepcje. Oprócz portretów maluję taką odrealnioną rzeczywistość. To jest jeden z przykładów takich obrazów. Jest przedstawione miasto w nocy z refleksami światła odbitego w wodzie. Interesowała mnie ta bryła i przestrzeń w tym obrazie. Lubię ten obraz. Tutaj mam jeszcze namalowany portret kota. To jest taki kot z wyobraźni. Ja zawsze miałam koty w swoim domu. To jest kot marzący o wolności. A mój obecny i prawdziwy kot leży sobie w kuchni na krześle i jest przerażony, bo nie wie, co się dzieje. To jest mój drugi pokój, właściwie moja druga pracownia, a zasadniczo magazyn, w którym mam zgromadzoną część obrazów. Te akurat były ostatnio na wystawie w Domu Kultury Norwida. Są to obrazy olejne. Inspirowałam się często podróżami, które rokrocznie odbywałam w różne miejsca Europy, jak również są to obrazy refleksyjne nawiązujące do wydarzeń dziejących się współcześnie. I mam obraz Dwa światy. Właściwie chciałabym przedstawić sytuację, w jakiej jest nasze społeczeństwo obecnie. Jesteśmy w jednym państwie, mamy dwa spojrzenia na politykę, na moralność. I dlatego są tutaj przedstawione niby takie same budynki, takie same bryły, ale zamknięci jesteśmy w takich bańkach, których nie potrafimy przebić, żeby połączyć, pogodzić się. Witamy bardzo serdecznie na naszym koncercie. Przed Państwem zespół Promyki Krakowa, który od 1986 roku nieprzerwanie edukuje kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Niedurnie był chłopaka, do sądu tak bałaka, że chciał sobie kupić włóki i nie miał już szóstaka. Już widać.
jak widzicie, łączy to pokolenia, ta muzyka, którą przedstawiamy Państwu i którą oni już znają, którą mam nadzieję będą przekazywać skrzętnie swoim następnym dzieciakom i wnukom. Bardzo, bardzo Pani dziękujemy za te wszystkie lata i chciałabym tylko powiedzieć, że tutaj ludzie, których poznałam w podstawówce, cały czas to są wspaniałe przyjaźnie, które się ciągną już nawet po szkole. Tak, to była prawdziwa szkoła życia i naprawdę niezapomniane wspomnienia.